Opony są już na wyczerpaniu. A zanim pojedziemy na wulkanizację, to trzeba wykorzystać całą oponę. W końcu płacicie za całą. Upalamy. To miało być zwykłe nagranie palenia gumy do filmu, w którym ogłaszam, że Challenger jest do wygrania w akcji dla widzów. Nie spodziewałem się jednak, że zaraz zostanę złapany przez policję na gorącym uczynku. Zgaszę go. Nagrywa. Ale wsiądzie pan do samochodu. Jak się nie panuje nad koniami, to się nie jeździ. Dokumenty proszę przygotować. Nad koniami panuje. Ale... Z tego co widzę, to tak bym powiedział, że nie ba. Dowód czy prawo jazdy? Dowód wystarczy. Prawo proszę jazdy, bardzo. Jeżeli pan posiada oczywiście, jak najbardziej. Posiadam. Jeszcze nie zabrane. Mam nadzieję... Aspirant... Komisariat Policji Żarów Mazowieckich przedstawię się. Oczywiście. Trzeźwość zbadamy, bo może coś jest nie bardzo z trzeźwością, skoro tak średnio pan trzyma to auto. It was at this moment that he knew. He fucked up. Postaj długo. Dobra, dziękuję. Trzeźwy. Trzeźwy jestem? Dobrze. Wygląda na to, że tak. Podoba się chociaż samochód? Toyota lepsza. Toyota lepsza? No pewnie, że tak. Mniej pali pewnie, chociaż ten samochód tak. 6 litrów pali. Długo ma pan prawo jazdy? Zaraz sprawdzimy. Sprawdzimy. Mam nadzieję, że tutaj nie odbierzecie mi prawo jazdy albo samochodu w ogóle. Ten samochód niedługo nie będzie mój w ogóle. A koleżanka nie boi się? Że przejedzie? Tutaj jest taka droga wyłączona, że tak powiem, z ruchu. Ja domyślam się, że to może być droga, ale tu nikt nie jeździ. Są bloki. Generalnie chodzi tutaj o jedną rzecz podstawową, taką, że wydaje się, że to jest miejsce, gdzie można byłoby coś takiego robić, dlatego, że nie widać tutaj jakby zabudowań żadnych, ale bardzo przeszkadza mieszkańcom w tej okolicy. Więc tak, bo tu nikt totalnie nie jeździ, jakby się mogło spodziewać. No teraz od kilku minut nikt nie tam przejechał. W lewo i do końca tak. Są mieszkańcy i tam często z osiedla drugiego właśnie też dzwonią do nas, że takie rzeczy się dzieją. Jasne, całkowicie to rozumiem. Jest duży problem wtedy. Jasne, całkowicie to rozumiem i biorę na klatę wszystko. A spotkaliśmy się już tutaj w tym miejscu? Nigdy się nie spotkałem z wami w tym miejscu, z policją, ale no, też nie będę ukrywał, że nie jestem tu pierwszy raz. Jestem całkowicie szczery i chyba tak najlepiej. Szczególnie z wami. To jeszcze, jeżeli palimy gumę, to pasowało mieć gaśnicę pewnie. Tym się proszę nie sugerować. Siekiera. Karmo nas pan nie zainteresuje. Jeszcze raz? Karmo nas pan nie zainteresuje. Nie, karma to dla piesków akurat. Ale nie takich, żeby sobie pan nie myślał, że jakaś obraza. Dobry gór. Okej, okay, jest gaśnica. Widzę, jest. Dobra, w porządku. Trójkąt jest. Też jest, dobra. Nawet koło zapasowe, jakby tutaj. Proponuję jednak mieć tą gaśnicę na wierzchu, jeżeli takie rzeczy się gdzieś dzieją. No i trzeba będzie... Co ma pan na swoje usprawiedliwienie? Szczerze? No. Nawet nie wiem, co wam powiedzieć. No nietypowa sytuacja. Nagrywam materiał. Nie jest to moje usprawiedliwienie. Mam program motoryzacyjny, w którym pokazuję ten samochód i on niedługo będzie do wygrania w akcji. Chciałem fajnie pokazać ten samochód, bo do tego służy. To są te V8-ki. To dobrze by było, żeby pan w tej akcji chociaż dodał dla młodych kierowców, że takie rzeczy to na torze. Może dojść do nieszczęścia, tak? Całkowicie rozumiem, nie sprawdzam tu prędkości nigdy w życiu, tak szczerze mówiąc. Tutaj jest takie miejsce, gdzie po prostu miałem wrażenie, że nikomu nie wadzę, ale nie miałem w głowie tego, że to jest droga. Przychodzi pan do pojazdu, poczeka pan chwileczkę. Dobrze. No i teraz przypał lekki. To jest akurat w miarę bezpieczne miejsce, ale zobaczcie, przekręć proszę kamerą na pełnym oddaleniu, żeby widzowie zobaczyli, że to jest miejsce takie, że naprawdę nikomu tutaj nie zagrażam, że tak powiem, ale nie przewidziałem tego hałasu, bo nie wiem, kto tu może mieszkać, no zobacz, ale jeżeli tu są jakieś bloki kilkaset metrów dalej, no to jeżeli przeszkadzają, no to policjanci mają rację. Mandat coś mówili? Mandat to swoją drogą, ale żeby mi nie zabrali tego samochodu gdzieś na lawetę czy prawa jazdy. Nie wiem dokładnie jakie to są procedury, ale żeby to nie było stwarzanie zagrożenia w ruchu lądowym czy coś. Za dwa tygodnie przecież jest losowanie 1 lipca. Ten samochód musi być. No zobaczymy jak panowie mnie potraktują. No ale co? Przełapany na gorącym uczynku w zasadzie. Z reguły takie akcje uchodziły mi na sucho. Zobaczymy. Czy tym razem będę miał szczęście, ale jak będzie trzeba, to będziemy płacić. Ja na panu płacę podatki, pamiętasz? Arbuzy. No, licznik bym zerknął. Już pokazywałem, 65. 65, 563. Mały przebieg. Bardzo mały.
Ale nawet jakby był duży, to te auta są bezawaryjne. 6-5. Ale oglądacie ten wóz tak, jakby się podobał. Nie możemy tego głośno mówić. Okej, okay, czyli rozumiem. Każdy kocha V8-ki. Wysiądź pas pojazdu jeszcze. Oj. Dziękuję panu bardzo. Patrzę, czy nie ma jakichś rzeczy zabronionych. Lepszy niż Passat. Tak pan mówi? Alcantara? Może pan wyjść, jak pan ma ochotę? Nie wiem, czy pan może. Mogę, nie mogę, ale lepiej nie. Czego pan tam szuka? Pracuję, popatrzę. Przy okazji. Kurde, zaraz wyjdzie, że coś nielegalnego przewożę. Nie wiem, śmiało, proszę, wszystko, oczywiście żartuję. Patrząc po tym, co pan ma u nas w systemie, to generalnie chyba nie powinno być nic złego. Nie, a co jest w systemie? No, jakieś tam wypuszczenie było chyba. Byłoby wszystko na ten, na dzisiaj. I jaka kara? Kara? Nie wiem, jaka kara. Oprócz sprzątania kostki, no, proszę, jakoś tam... Generalnie zakończymy na pouczeniu, tylko trzeba myśleć, co się robi, bo to jest najważniejsze, żeby komuś krzywdy nie zrobić, to jest najważniejsze, tak? Trochę nieświadomości może pana wyszło i... Ja pierdzielę. Gdzieś tam pouczymy, ale przyszło po pierwsze, nie w tym miejscu, bo bardzo to przeszkadza ludziom, mieszkańcom. Po drugie, bezpiecznie, tak? Trzeba myśleć o tym, co może się wydarzyć. Tak, jest koleżanka, stoi w niedalekiej odległości. Stwarza pan zagrożenie dla niej, tak? Kolejna rzecz, gaśnica zawsze, no, trzeba mieć świadomość tego, że powinna być na wierzchu. Niech się zapali opona i jest panika. To sporo się spaliło. Tutaj? Tak. Takie typowe miejsce do upalania takich gruzów, niestety, że tak powiem. Niestety. Pewnie walczycie z tym. A my jeździmy, bo mamy ciągle zgłoszenia. A ja tak, pierdzielę. Wszystkiego dobrego, oddaję dokumenty. Dziękuję bardzo. I upalamy gumę, ale taką do rzucia tylko. Dobrze, będę upalał gumę do rzucia. Chociaż lepiej palić gumę niż fajki. Oczywiście, nie palę, więc... Dzięki, tak już po ludzku dziękuję bardzo za to, że... za takie traktowanie, bo wiem, że moglibyście dopierdzielić tutaj. Znaczy, przede wszystkim, jeżeli ktoś podchodzi do nas po ludzku, to my też. To normalnie pan rozmawia, wykazał pan skruchę, dla nas to jest najważniejsze. Tak. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Najlepszego, do widzenia. Wszystkiego dobrego. Jeszcze pozwolę sobie fotkę na Insta cyknąć. Tyle szczęścia, ile ja dzisiaj miałem. To jest niepojęte. Obyście wy mieli tyle szczęścia 1 lipca na losowaniu. Jeden z was wygra ten samochód. Samochód jest dobry do kontroli, słuchajcie, bo chyba zrobił wrażenie na policjantach. No, tym razem opony są już na pewno do wymiany. Trochę się nie zgodzę z tym, że to jest niebezpieczne miejsce, no bo jeszcze raz wam pokażę. Przejmę kamerę. Tutaj beton, tutaj wszędzie pola, zabudowań to ja naprawdę nie widzę, ale mimo wszystko szanuję przepisy. Jeżeli tutaj jest droga publiczna, no to rzeczywiście nie powinienem. No dobrze, więc jak już tak się stało, to wrzućmy dla was taki osobny materiał. Pamiętajcie o akcji 1 lipca, finał, losowanie tego Challengera. Jeden z was zgarnia ten samochód, a żeby go zgarnąć, kupujcie e-booki, zgarniajcie losy www.wygrajv8.pl. A ja idę na jakiś odstresowujący masaż, bo jestem teraz napięty jak plandeka na żuku. Subskrybujcie, high five, do zobaczenia w kolejnym materiale. Chodź kochanie, jedziemy już do domu, za dużo przypału na dzisiaj.